teraz mam takie wyzwanie dla wszystkich fanów, dla wszystkich, przepraszam, panów, którzy są fanami swoich kobiet, ukochanych, swoich żon. I na przykład zbliża się jakaś rocznica ślubu czy też poznania. I słuchajcie, poprzeczka została postawiona naprawdę wysoko. A kto ją mąż tak wysoko Cardi zawiesił? B. Mąż Cardi B ją zawiesił tak wysoko. Zobaczcie, jak udekorował ślub z okazji 5. rocznicy małżeństwa. To dekoracja domu, salonu. Dekoracja domu, aż słuchajcie, że mi się język plącze, dokładnie. A w Stanach Zjednoczonych oprócz otwarcia notowań, jak w każdy powszedni dzień, koniec strajków w Hollywood. Disney i Netflix osiągnęli porozumienie, przynajmniej wstępne, ze związkami zawodowymi reprezentującymi scenarzystów. A dla nas ważne jest to, żebyśmy my mogli gdzieś potem ojca umieścić, tak? A pani ukradła po prostu nasze pieniądze. Dobra. I tak jak już mówiłam, znalezienie kolejnego ośrodka, znalezienie ośrodka za kolejne tak ogromne pieniądze jest bardzo dużym wyzwaniem. Drodzy widzowie, jeśli do naszego studia przychodzi Szymon Fiołka, architekt, to proszę wiedzieć, że coś się dzieje. Zajmujemy się zawsze aranżacją. Dziś stołów śniadaniowych. O co chodzi? Ja zawieszam głos i oddaję go ekspertowi. Cześć. O, widzisz? O, to na szczęście. To na szczęście, to na szczęście. To będzie treściwa, fajna rozmowa. O, dzięki za pomoc. Dzień dobry ja państwu. Będę trzymać ten bazon. Proszę bardzo. A ty wprowadzaj widzów w temat naszego spotkania. Proszę państwa, bardzo się cieszę z dzisiejszego tematu, ponieważ śniadania to uważam, że wyjątkowy czas każdego dnia. Olku, burzysz mi całą aranżację. A, tak jest. Przepraszam, bo tu nic nie stoi przypadkowo. Tu jak w Luwrze, proszę państwa. Przyszedł człowiek, bo stoi od razu nie wie, czy może coś dotknąć. A ten koc to ważny? Nie. Nie? To ja koc sobie zabiorę. Dobra. To ja koc sobie tu zabiorę. Po wygranych wyborach Prawo i Sprawiedliwość chce wprowadzić emerytury stażowe. 38 lat dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn, ale to nie wiek, a liczba przepracowanych lat. Zwrócił się do Niemiec bardzo, bardzo otwarcie, pomijając w wielu aspektach Polskę. I gdzieś tam w kuluarach mówiło się, że Zełenski jako prezydent szykuje sobie nowe rozdanie polityczne. I wchodzę panu w słowo, pan premier Mateusz Morawiecki w pile. A Bianka... Szanowni Państwo, dzień dobry w Pile. Bardzo proszę o wystąpienie prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego. Zabawa z dzieciństwa, sport w dorosłym życiu. W Belgii odbyły się mistrzostwa w puszczaniu kaczek. Zwycięski kamień przebył ponad 47 metrów. Jak podkreślają zawodowcy, w puszczaniu kaczek liczy się technika i odpowiedni kamień. Ten idealny musi być płaski i lekki, za to rzut zdecydowany. Ale najważniejsze, by kamień dotknął lustra wody pod kątem 20 stopni.